Szósty Światowy Dzień Ubogich zaczynamy Eucharystią w Kościele Seminaryjnym o godzinie 11:00, potem będzie też poczęstunek. Natomiast w godzinach popołudniowych od godziny 17:00 w auli na górze, czyli nad kościołem przy ulicy Drzymały, nad kościołem seminaryjnym, koncert. Gwiazdą będzie zespół Dżem, przed nią wystąpi Anna Maria Mbajo. Koncert, z którego całkowity dochód zostanie przekazany dla bezdomnych Domu Nadziei w Opolu. Ja myślę, że dzięki temu Domowi Nadziei to i Kościół Opolski staje się coraz bardziej nadziejny i to miasto jest coraz bardziej nadziejne, przyjazne dla wszystkich ludzi ubogich, bezdomnych, w ogóle dla ludzi w potrzebie. Tutaj bowiem trafiają ludzie nie tylko ubodzy w sensie braku środków finansowego czy domu, ale trafiają czasem ludzie opuszczeni, samotni, którzy nie wiedzą, jak sobie poradzić właśnie z kolei z tą biedą. Bardzo ważna i potrzebna inicjatywa. Dzień ubogich i wszystko, co będzie towarzyszyć temu dniowi. Ważna, bo osób potrzebujących pomocy jest coraz więcej, a tych, którzy chcą udzielać tej pomocy, zbyt wielu nie ma, więc cieszy mnie, że w Opolu jest takie miejsce jak Dom Nadziei, że ono jest takim rzeczywiście domem, które gromadzi nie tylko tych, którzy tej pomocy potrzebują, ale również tych, którzy tej pomocy chcą udzielić. Miasto oczywiście ze swojej strony stara się pomóc osobom potrzebującym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnej, inne miejskie instytucje, które są, ale to jest pomoc zinstytucjonalizowana. Dom Nadziei to jest takie miejsce, które daje pomoc po prostu z serca w ramach chęci dzielenia się dobrem. 13 w Dzień Ubogich miasto będzie wspierać również koncert, którego intencją jest zbieranie środków na funkcjonowanie tego Domu Nadziei. To jest też taki moment, kiedy my ich wspólnie zapraszamy ich też na koncert. Zawsze z nami byli. Oczywiście nie wszyscy, ale na tyle, na ile nam możliwości pozwalają, to są razem z nami. No, są z nami w różnych momentach i tu tą wspólnotę, którą tworzymy w murach tego domu, a którą potem też rozszerzamy. No i ten kolejny rok, który nam pokazał, że chcemy zrobić drugi krok i drugi Dom Nadziei, który powstał w Dylakach, to jest jakby ten sam Dom Nadziei tutaj, ten, tylko tamten jest mieszkalny dla takich osób właśnie chcących wyjść z bezdomności, wrócić do społeczeństwa, to tworzymy razem, ja też tam razem z nimi mieszkam, więc tworzymy tam wspólnotę życia po to, żeby oni mogli po prostu stawiać pierwsze kroki, wrócić do pracy, no i usamodzielnić się, wrócić po prostu na łono społeczeństwa. Tutaj też wiele jest takiej dobrej lekcji, nauki, szkoły, jak pomagać, jak być z drugim człowiekiem, jak miłować. I cieszę się, że tutaj trafiają bardzo często jako wolontariusze nieraz dzieci, harcerze, ze szkół, szkolne zespoły Caritas. Tutaj przychodzą ludzie, którzy gdzieś tam coś gdzieś poczytali, przyjeżdżają nawet z daleka. I myślę, że to jest taka praktyczna szkoła tego nie tylko jak dawać, przede wszystkim jak być z tymi ludźmi, którzy są w potrzebie. Podczas tego koncertu także będzie można dołożyć w cudzysłowie tę swoją cegiełkę również podczas różnego rodzaju działań. Tak, rzeczywiście i będą wolontariusze z puszkami, ale będzie też tradycyjnie licytacja bardzo atrakcyjnych gadżetów, bo będzie koszulka Roberta Lewandowskiego z autografem z Barcelony. Oczywiście będzie taka niezwykła koszulka, którą podpisał nie tylko Piotr Zieliński, FC Napoli, ale także jego koledzy z drużyny, czyli aktualni wszyscy zawodnicy, będą rękawice podpisane przez mera Kijowa Witalia Kliczko. I będzie też taka atrakcja, bo Anna Maria Mbajo, Opolanka, która dla nas zaśpiewa, zrobiła niedawno kurs na pilota małych samolotów i będzie można wylicytować taki przelot nad Wrocławiem właśnie z nią. Zachęcam do kupowania cegiełek i wzięcia udziału w fantastycznym koncercie, bo Dżem na żywo to jest naprawdę wielkie przeżycie, kupa dobrej muzyki, więc myślę, że będzie po prostu miła okazja spędzenia, czy okazja do spędzenia miłego wieczoru, a przy okazji rzeczywiście zrobienia czegoś dobrego na rzecz osób potrzebujących. Hojność mieszkańców Opola jest ogromna i są rzeczy, które dostajemy, ale też jest gro takich rzeczy, które po prostu musimy kupić i po to, żeby te osoby też nie zamarzły, czy śpiwory, czy koce. To są takie pierwsze potrzeby, o które też się staramy, czyli o to ciepło na zimę.